Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Chciałem powiedzieć parę słów na temat materiału, który nazywa się ładnie Translucent. Nie wiem, czy tak się go czyta, ale tak jest napisane. I teraz ten materiał jest dość szczególny, ponieważ on w Cycles może przydać się do jakichś dziwnych zachowań związanych np. z mapowaniem różnego rodzaju masek. Maski w Cycles jest to temat, który być może jeszcze poruszymy, ale proszę na razie zobaczyć, o co tutaj chodzi. Mam do sceny dodaną zwykłą małpkę i teraz przestawię się w ekran renderowany, ta małpka wygląda tak, dodam jeszcze do niej cieniowanie typu smooth i teraz materiał. Materiał, który teraz na małpce jest, to jest domyślny materiał i nazywa się on diffuse, nic nadzwyczajnego. Jeżeli ten materiał zmienię teraz na materiał o nazwie translucent, w tym momencie coś z tą małpką dzieje się dziwnego. I teraz następuje jakby obliczanie na powierzchni, na każdym pikselu na tej małpce, czy światło odbija się i w którą stronę. Na Wiki mamy to wyjaśnione dosyć tak łopatologicznie. Mamy tutaj opis materiału Translucent i jest napisane, że tak naprawdę to ten materiał kontroluje kolor, powodując, że ten kolor rozprasza się po całej powierzchni i jest to prawdopodobieństwo, że światło będzie transmitowane dla każdej długości fali. Ale gdzie, w którą stronę, tego nie wiemy i troszkę tak pirazy oko pokazuje to ten rysunek. A więc widzimy, że światło rozprasza się jakby wewnątrz tego materiału, pod powierzchnią, wychodzi na wszystkie we wszystkie kierunki i dlatego właśnie ta powierzchnia, która jest tutaj, to jest powierzchnia, która jest od środka oświetlona światłem, które wpadło z innych stron do tej kuli i wyszło akurat właśnie tędy. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli mamy Cycles na przykład coś takiego jak właśnie taką małpkę, albo jakiś inny wygięty materiał, jakiś taki uskok jest w tym materiale, na przykład coś takiego, to jeżeli nasze oko patrzy sobie spokojnie w tym miejscu i widzi na przykład tę ścianę, to ta ściana będzie się wydawała jaśniejsza niż na przykład ta. Ok? Dlatego, że przez ten obiekt ze wszystkich stron przelatuje światło i to światło wypada również tędy. Oczywiście tu widzimy większość tego świata, ponieważ ten kąt, jaki widzimy, to obejmuje dosyć sporą powierzchnię. Ten tutaj to jest bardzo malutki, dlatego ta część wydaje się jaśniejsza. No ale tak naprawdę myślę, że ten rysunek na Wiki wszystko to doskonale objaśnia i dlatego można się przyjrzeć, jak to działa. A w płaskich zastosowaniach, w przypadku, kiedy mam jakąś kulkę albo jakiś inny taki dziwny obiekt, można uzyskać, korzystając z takiego materiału centralnie, coś takiego jak zwykły, powiedzmy sobie, obiekt przypominający troszeczkę maskę. Spróbujmy uzyskać taki efekt. Może wygumkuję te bazgroły. I teraz tak, przełączę się jeszcze do widoku renderowanego. Będzie trzeba zwiększyć znowu siłę świateł, które tutaj mam. Weźmy sobie to światło, na przykład przybliżmy je do małpiszona. I ustawmy mu jakąś sensowną jasność rzędu, ja wiem, o tyle. I teraz tak. Światło rozlewa się po powierzchni małpki i oczywiście jeżeli jest niewielka ilość fotonów czy też promieni świata, które są policzone, to widać pewne światłocienie. Jeżeli to światło liczyłoby się odpowiednio długo, to światło przeniknęłoby przez małpę w takiej ilości, żeby się wszędzie po jej powierzchni rozlała taka biała, no taki biały kolor. Więc powstaje efekt podobny troszeczkę do maski z tym cieniem zaszumionym bardzo w uszach. Nawiasem mówiąc, gdybyśmy potrzebowali naprawdę zrobić jakąś maskę, to byśmy wybrali taki materiał na przykład jak Hold Out. Ewentualnie mamy jeszcze gdzieś tutaj coś takiego jak, no background to niespecjalnie się nadaje, widać, że on tutaj się nie renderuje dobrze. A w ogóle tutaj mam nie ten obiekt, sorki. Weźmy sobie hold out tutaj. No i w tym momencie mam teraz prawdziwą maskę i materiału tak naprawdę nie widać przez to. Tak samo jak wezmę sobie background, że background jest do czegoś innego. No więc to jest materiał translucent. Ok? Troszeczkę można symulować za jego pomocą na przykład efekt scatteringu podpowierzchniowego, z tym, że tu by trzeba było jeszcze wysterować odpowiednio kierunki tego światła przez jakąś przestrzeń wektorową, na przykład przez te kąty normalne. No to jest wszystko, co na ten temat można powiedzieć, na razie w takim prostym ujęciu. A co z tym materiałem dalej można zrobić, to zobaczymy już w następnych tutorialach, jak będziemy mówili o miksach materiałów. Zapraszam, no i na razie dziękuję za uwagę.